Witam Was w kolejnym odcinku programu Gry, o których nie słyszeliście. Dzisiaj zawitamy do wymiaru sześciokątów. Będziemy powstrzymywać swój destrukcyjny stres, przeniesiemy się do świata snów oraz będziemy mogli przeprowadzić swój własny test zderzeniowy. Tak więc bez zbędnego przyciągania zapraszam do oglądania. Słyszeliście może o Super Hexagon, produkcji Terego Kawana, będącej na szczycie najlepszych aplikacji na iOS-a, której sterowaliśmy małym trójkątem przyczepionym do tytułowego sześciokąta, a naszym zadaniem było takie przemieszczanie się po jego krawędzi, by nie zawadzać na przeszkadzające nam linie, które natychmiastowo nas zabijają? To mam dla Was świetną produkcję czerpiącą z tego produktu. Oto Rotational, stworzony przez Kevina Massmana, którą można byłoby podsumować jako Super Hexagon, lecz w trójwymiarze. I sam autor nie broni się, że jego wielką inspiracją była gra Terego, gdyż wspomina o niej zarówno w kredytach, jak i na jego stronie internetowej. Ale do rzeczy, o co w tym w ogóle chodzi? Jest to tytuł w pokroju Dodge Survival, a wcielamy się tym razem w szarą końcówkę kuli, którą będziemy musieli przemierzać poprzez szereg sześcianów, w poszukiwaniu otwarcia będącym jedynie jednym otwartym bokiem. Gdy dotkniemy pozostałych stron bądź zahaczymy o grubą część otworu, będziemy musieli powtórzyć poziom od zera, bo tak jak w oryginale, każda kolizja kończy się fiaskiem. W przeciwieństwie jednak do oryginału, grafika nie jest aż tak bardzo pulsująca, a scenerie nie wywołują oczopląsu, bo oprawa bazuje na trzech kolorach, a przejścia między nimi są bardzo spokojne. Poza tym najważniejszą rzeczą jest zmienione sterowanie. W związku z rozszerzonym wymiarem, kierowaniem końcówki na kuli zajmują się tutaj cztery klawisze, a nie dwa, przez co sterowanie jest większym wyzwaniem. Co do muzyki, tutaj również jest genialnie jak w oryginale. Świetny chiptune wykonany przez Andrew Gleesona niesamowicie współgra z tym, co dzieje się na ekranie. Mimo jednego poziomu serdecznie polecam Wam tą produkcję. Jest to świetny wypełniacz czasu. Zastanawialiście się, co by było, gdyby poziom stresu osiągnąłby takie ekstremum, że byłby dosłownie destrukcyjny? Produkcja stara się odpowiedzieć na to jakże absurdalne pytanie. Gra jest darmowym, klasycznym retro survivalem 2D z lotu ptaka. Gra swoją stylistyką przypomina Hotline Miami. Kierujemy pewnym człowiekiem ze stresowymi problemami, a naszym zadaniem jest zbieranie lekarstw pomagających nam ochłonąć i powstrzymać narastającą migrenę i stres. Gdy kapsułek nie będziemy wchłaniać wystarczająco szybko, prędko nerwy i ból głowy staną się większe, ilość policji i ludzi chcących naszej zguby również wzrośnie, a nasz heros będzie zarówno wzrastał w siłę, jak i zbliżał się do śmierci, która może się skończyć tragiczniej niż mogłoby się wydawać. A to czemu? Bo gdy osiągniemy próg wytrzymałości psychicznej, nasz bohater wybuchnie przy okazji wyniszczając w pień całe miasto. Czy musimy tak umiejętnie kierować naszym bohaterem przy pomocy myszki, by zbierał on wystarczająco szybko pojawiające się lekarstwa? Poza tym mamy kilka power-upów, które albo sprawiają, że przez chwilę stajemy się duchem, który z zawrotną prędkością potrafi zbierać napotkane pigułki i przy okazji ostudza napięcie naszej postaci. Mamy także dopalacz, który lekko zmniejsza nasze nasilenie emocji, jak i pole naszego widzenia, oraz tabletkę, która nieco psuje chód naszej postaci. Mimo jednak banalnego pomysłu na rozgrywkę i prostej kontroli przy jednoczesnym wymagającym poziomie trudności, jest to naprawdę dobry darmowy tytuł na odstresowanie w ciężki dzień. Jednak przenosimy się od adrenaliny i stresu w zupełnie odmienne miejsce. Świat snów. Sny mogą być spokojne, przerażające, a czasem mogą pozwalać nam na rzeczy, których w normalnym świecie nie moglibyśmy osiągnąć. A co by się stało, gdybyśmy nie mogli z nich wyjść? Na to pytanie odpowiada nam gra autorstwa Sennheisera, rosyjskiego programisty, który był deweloperem tego indyka. Tytuł właściwie na pierwszy rzut oka jest klasycznym platformerem dwuwymiarowym. Wcielamy się w pewnego człowieka, który śni. Czasem sny bardziej przypominają rzeczywistość, raz mniej. Czasem mogą przyprawić naszego bohatera o mocny zawód, a czasem pobudzić jego rozkosz. Jednak nasz protagonista ma pewien poważny problem. Otóż, gdy próbuje się w końcu obudzić, trafia do kolejnego snu. I tak w kółko, i tak w kółko. Naszym zadaniem jest odwiedzenie różnorodnych snów w celu wydostania się.
Gra jednak mimo tego, iż bardzo skupia się na odgrywaniu danych scen, bardzo często będziemy musieli poruszyć naszymi szarymi komórkami. W grze nie ma typowych zagadek, ale większość snów zawiera sekretne informacje, które pozwalają w powrocie do pozostałych snów nieco go zmienić, a czasem nawet bardziej poważnie, co otwiera bramy do kolejnych. Produkcja starcza na godzinę, góra dwie, ale naprawdę warto przesiedzieć na tym darmowym, niezależnym produktem tyle czasu. Bo nie dość, że jest to produkcja, która wybija się z nurtu gier swoją niecodzienną tematyką, to jeszcze ma naprawdę mocne zakończenie, które na pewno utkwi w waszej pamięci. Jeszcze raz polecam, bo naprawdę warto. Ostatnią grą, którą wam przedstawię, będzie niezależna produkcja, która już nie jest do końca darmowa. Czy chcieliście kiedyś przeprowadzić własny crash test? Podziwiać wszelkie dramatyczne kolizje z gniotącymi się furami na czele? Skoro tak, to program niewielkiego studia BeamNG na pewno przypadnie wam do gustu. Sami twórcy już w tego typu produkcjach nie są amatorami, gdyż byli deweloperami darmowego hitu o nazwie Rig of Roads, który był symulatorem wszystkich maszyn z użyciem modelu fizyki Soft Body. Zresztą tytuł, który omówię, można byłoby spokojnie nazywać Rig of Roads 2. BeamNG Drive, w przeciwieństwie do pierwowzoru, nie korzysta już z silnika Ogre, lecz z Torque 3D, który zapewnia lepszą grafikę i rewolucjonizuje fizykę. Ale o co chodzi w ogóle w BeamNG Drive? Otóż produkcja ta to najzwyczajniejszy w świecie sandbox. Mamy zróżnicowane lokacje o otwartej strukturze, których możemy eksplorować oraz najważniejsze, z całej puli pojazdów powodować wszelkie wypadki. I to jest najistotniejszą częścią całego tytułu. Silnik fizyczny jest bowiem tak perfekcyjny, a zachowanie samochodów podczas zderzeń tak rzeczywiste, że po każdym karambolu będziecie zbierać szczękę z podłogi i tworzyć więcej rozmaitych incydentów drogowych. Możemy dosłownie rozłożyć pojazd do gołej ramy, bez silnika, kół czy zawieszenia. Jak na razie w wersji, którą twórcy oddali nam za niecałe 35 zł, mamy jedynie samochody oraz furgonetkę, którą można przerobić na taką z paką. Ale wsparcie modderów jest na tyle wielkie, że na brak kontentu nie będziemy narzekać. Bo sami twórcy umieścili w produkcie rozbudowany edytor, który umożliwia tworzenie własnych map i pojazdów. W dodatku gra jest ciągle modernizowana, a już niedługo gra zostanie zaopatrzona w więcej dodatków, którymi nie będą jedynie nowe samochody. Ponadto gra zawiera darmowe technologiczne demo, w którym możecie sprawdzić, jak odzwierciedlono nawet najtragiczniejsze kolizje. Naprawdę polecam, istna kratka dla miłośników Crax. Fest 2 został zapowiedziany na 13 czerwca i nie minęło półtora miesiąca, a Phil Fish anulował kontynuację podziwianego indyka. 27 lipca bowiem na Twitterze Polytron, czyli dewelopera odpowiedzialnego za Feza, oficjalnie potwierdziło skasowanie produkcji, a sam Phil odszedł zupełnie od branży gier. Co spowodowało, że sięgnął on po tak radykalne środki? Od nasilenia się krytyki w jego stronę. W postaci odcinka podcastu Invisible Walls w serwisie Game Trailers, gdzie Marcus Peer, redaktor, ostro wypowiedział się na temat twórcy Braida, jak i samego Phil Fisha. A głównym tematem jego zażaleń była możliwość udostępnienia przez Microsoft platformy self-publishingowej dla twórców niezależnych na Xbox One, czy na temat jego arogancji. I wydawać się mogło, że to kolejna opinia w sieci, jakich wiele. Ale niestety, tak pogrążyła Fisha, że nie wytrzymał nerwowo i skończył z branżą gier niezależnych. Widać na tym przykładzie, że tworząc jakikolwiek materiał, do którego dostęp ma internet, musisz mieć na uwadze to, że będzie on podatny na krytykę. Wreszcie, kolejna gra od Frictional Games trafi wkrótce do sprzedaży. Od ostatniej produkcji tego studia, czyli Amnesia The Dark Descent, minęły już 3 lata, a fani z niecierpliwością czekali na kolejną odsłonę survival horrorów. Minęło ponad półtora roku od zapowiedzi A Machine for Pigs, czyli kolejnej części Amnesii, i niecały rok od pierwszego teasera. I wreszcie będziemy mogli kolejny raz przyprawić się o zawał. Zaznaczcie więc swoje kalendarze na 10 września, bo w ten właśnie dzień na Steamie pojawi się kolejna odsłona tego wybitnego już horroru, już za 16 euro. A teraz, w przedsprzedaży, można zgarnąć ją za 12,79. Gra jest dostępna na PC-ty oraz Macintosze i Linuxy. I na tym zakończę 6 już odcinek programu Gry, o których nie słyszeliście. Kolejny odcinek będzie, kiedy będzie. A więc do następnego odcinka. See ya!